Cześć, siemanko, witajcie. Mamy dzisiaj 25 maja, dzień przed Dniem Matki. W tym roku nie nakręcałem dla was nic z oprysków, nie było czasu. Przyszła chwila przed pokazami, że mamy na to trochę czasu. Z 60-teczkę moją, tak jak widzicie, jest. Dzisiaj robimy sobie zabieg T2, pszenicy ozimej. Pierwsza będzie to Asury. Później pokażę wam mokkę na końcu producenta. Z racji tej, że w zeszłym roku sprawdził u mnie się w T2 bardzo środek, pamiętacie, pryskałem Amistarem Propakiem. Także w tym roku też zastosujemy sobie Amistar, do tego dołożymy sobie jakąś tam odżyweczkę, azot, fosfor i potas. Ładnie to wygląda, ale nigdy dobrego za dużo. Plon, pamiętacie, jaki był duży w producencie, więc w tym roku postanowiłem, że zrobimy sobie to samo. Pokażę wam jeszcze na polu, jak tam wyglądają wszystkie zboża, czy tam coś już się dzieje, czy nie. Ale wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Mamy, słuchajcie, Amistar. Stary, znany środek. 0,4 litra na hektar. I do tego mamy propiokonazol z grupy triazoli, który nam uzupełni działania Amistaru w taki to sposób, że pełna gama chorób grzybowych będzie nam zwalczana i możemy wtedy sobie spokojnie spać i wiedzieć, że mamy nasz łąd zabezpieczony. Zobaczcie, taka paczka jedna starcza nam na 12 półek, więc nie muszę wam wyliczać, jakie to są choroby grzybowe. I lejemy sobie również 400 na hektar. Ciach. Dobra. Będziemy wodę brać gdzie indziej dalej, więc Robert zawiezie mi w pudełku opryski, a zaraz dodam sobie jeszcze odżywki. Znajdujemy się na plantacji z pszenicą o nazwie Asury. Jest to pszenica z genem żyta, siana dość wcześnie, nie pamiętam teraz kiedy. Zobaczcie, pszenica jest 25 w takiej fazie. Ta jedynka zrobiona 30 kwietnia. Zobaczcie, flaga już wyrzuca do góry. I tą flagę chcemy ochronić, bo widzicie, tak jak wcześniej, nie pamiętam teraz środków, ale przypomnę, sam będę się starał wam powiedzieć. Wygląda to całkiem fajnie, ale zobaczcie, już wcześniej była atakowana. Kiedy tylko mogliśmy wjechać, zrobiliśmy zabieg i te pierwsze, słuchajcie, choroby udało nam się tutaj zabezpieczyć. Mączniaka nie widać, choć było mokro, ale muszę wam powiedzieć, że z grzybem to jest tak, jak sami wiecie, jak jest ciepło i jest mokro. Teraz tak mocno go nie widać, gdzie są pierwsze kropeczki, pierwsze ślady, ale jak jest ciepło, jest mokro, idziecie se, weźmiecie koszyk, idziecie się sobie na grzyby, to jest grzyb, to jest ta sama zasada. I nagle jest taki wysyp grzybów, że jednego, drugiego dnia nie ma nic, a trzeciego dnia przynosicie pełne kosze. Tak samo tutaj, słuchajcie, będzie z tym, z tymi chorobami, z chorobami grzybowymi, które mogą zaatakować nasz łan. Tutaj gdzieś woda nam ściekała z rynien, także mamy tu ciutkę gdzieś tam gorzej, ale ogólnie wszędzie flaga już, no nie wszędzie, ale w większości jest wyrzucana. O, zobaczcie, tu już flaga wyskoczyła. Zależy nam, żeby ją ochronić. Także azot dwa razy dane. Teraz jest to odżywka, powinno być super. Muszę też wam przypomnieć, że Amistar Pakiem możecie sobie opryskać także rzepak, chronić go kompleksowo przed chorobami grzybowymi. No, przejdziemy się, zobaczymy, jak to wygląda dalej. Mam nadzieję, że ta pszeniczka bardziej nam ładnie spowała, chociaż naprawdę u nas, słuchajcie, w kwietniu, w maju musiałbym zobaczyć, zapisane mam, ile spadło wody, ale to są no kolosalne ilości. Jednej doby spadło 50 coś litrów. Więc chyba, nie wiem, Kula tam mówił, pozdrawiamy Mateusza, że u niego spadło przez miesiąc 40, coś pod 50 litrów.
Także zobaczmy, no. Na razie wygląda to po tej jedynce zacnie, ale tak jak w zeszłym roku właśnie Amistarem zrobiłem do końca i nie robiłem te trójki, nie? I plon był ponad 10 ton. No tak w tym roku ja myślę, że takiego plonu u nas nie będzie ze względu na opady, późne szanie azotu i tak dalej. Ale myślę, że zobaczcie, kolorik wygląda to całkiem fajnie. Jak będzie tutaj kłos, to też postaramy się pokazać. Na tym polu jest mokka, pszenica ciasteczkowa, która charakteryzuje się bardzo grubym ziarnem i pyszną mąką na ciastka. Zobaczymy, jak wygląda łan. Zobaczcie. Przyjrzymy się roślince. Pojedynczej choćby. Czyli flaga też jest wyrzucona. Liść podflagowy, flagowy. Zobaczcie. Wszystko na razie zdrowe, ładne. Ale już gdzieś tam rdza pierwsze symptomy delikutaśne, delikatne gdzieś tam się pojawiają. I teraz, tak jak wam powiedziałem, nasze zadanie jest przede wszystkim chronić, bo później reagować, no to wiadomo, łatwiej jest uchronić niż zapobiegawczo działać, niż działać interwencyjnie albo wyniszczająco. Więc też widzę, że najpóźniej chyba producent będzie pryskany, ale mokka też dzisiaj będziemy działać, ponieważ jest też fajny, gęsty łan, jak widzicie, zdrowy. Te pierwsze, gdzie tam symptomy były przed tą jedynką, na to pole nie można było wjechać. Melioracja gdzieś tam powojenna, późniejsza, przerwana przez gazociąg. I nawet na to pole, które około 5 hektarów, wsiedliśmy ręcznie nawóz prawie na większą połowę. No pszenica wygląda pięknie tutaj, no co tu dużo mówić też, tak? Tutaj jest akurat trzecia A. Z tyłu gorsza klasa.
Nie chcę wam kręcić już traktora, bo jest to niewygodne przy masce i po prostu też i huk nie słychać. Dlatego po prostu chciałem wam pokazać, jak wygląda ta pszenica, oby jak najdłużej została zielona i dała nam jak najlepszy plon. Co przekłada się dla nas na pieniądze, słuchajcie. Kupia odżywka, nie kosztuje wiele, dobry środek, kosztuje, nie wiem, 20 zł więcej na hektar, ale skuteczność jego w zabezpieczaniu przed chorobami i czas, na który działa, jest, uważam, długi i warto te kilkadziesiąt złotych na hektar dołożyć, aby zyskać kilkaset, bądź powiedzmy 1,5 czy 2 tysiące, czy może nawet więcej. Nie będę kręcił wam z ciągnika po prostu, bo widzicie, jak całe to pole wygląda, naprawdę jest ładne. I nie chcę, żeby tego huku w tej kamerze, żebyście słuchali. Więc jeżeli uda mi się czasowo dzisiaj te pola z moką popryskać i z producenta coś nagrać, to nagramy, a jeżeli nie, to do zobaczenia w kolejnym vlogu, bo jeszcze dzisiaj będę chciał popryskać zboże wiosenne. Trzymajcie się, cześć!